I wiecie, oni do mnie pytają, czym się, na jakich portach, albo porcie, albo kuźwa protokołach działa HTTP i HTTPS? Albo czym się różni POP3 od IN coś tam? Co robi komenda ipconfig kreska coś tam, kreska coś tam, kreska coś tam? Co uzyskamy w opisaniu coś tam, ipic i coś tam, nie? Ja mówię, kurwa, nie wiem. No i tyle, nie? Coś się gra, nie chce odpalić. I wiecie, no i co? No i kurwa się wkurzyłem, no i co? Pogadaliśmy sobie potem, co i jak. Powiedziałem, tak, jakie masz do nas pytania? No, jakieś pytania do nas? A ja mówię, no raczej nie zapytam się, czy zabłysłem, nie? Bo wiem, jaki jest wynik. Zaczęli się śmiać, mówię, no nie zabłysłeś. No wiem właśnie, nie? Tam próbowałem się, wiecie, trochę tłumaczyć, trochę tam, wiecie, mówić, że to ja to miałem w szkole, że to kojarzę, gdzieś dzwoni, ale nie wiem gdzie, że coś kojarzę, że to wiem, co jest z pocztą związane, to jest związane z internetem, to jest z konfiguracją albo patrzeniem połączeń i w ogóle, co jest nie tak, kurwa, teraz. Czemu to, kurwa, nie działa? Jakiś smuga jest? Nie no, płyta Gilleta. Jeszcze mi się, kurwa, konsola przestała nie działać, to już się w ogóle wnerwie. No, tak więc często jest tak w ogłoszeniach, tylko kurwica tracą twój czas i swój. No, tak, mogliby napisać, nie, że wiecie, no, protokoły, poznanie protokołów, kuźwa, comment, nie, albo serwis desk po prostu, nie. Idę sobie, skoro jestem taka zła. Przyjdź za godzinkę. O, teraz poszło. Szukamy młodych z 20-letnim doświadczeniem i za najniższą krajową, najlepiej. Wiadomo, tacy pracownicy w Polsce wyrastają jak grzyby po deszczu. No, o, tutaj jest ekran po. Przesunięty ekran. Nie chcę. Okej. Chyba ekran mryga, mi się wydaje. No pewnie, że mryga ekran. O, dobra, działa. Widzicie? Ty pożartujesz? Już kuźwa obrażona. I znowu będę miał karę. Ojej, oj. I to był sekret, nie? Kuźwa, już gałką chciałem wcisnąć, kuźwa. Kozak. Ręczny. Którego crasha polecasz, Kudi? Wszystkie. Nie wiem, o co pytasz. No, jedynkę, dwójkę, trójkę. Bo nie wiem, o co pytasz dalej. Cześć, Baro. O wiesz, dużo tego jest, nie? Wiesz, no, trylogię na pewno, nie? Na pewno ci mogę spokojnie polecić trylogię. O. Chyba trafiliśmy na Limbo. Kiedyś skubnąłem demo 1. Crasha systemu. Ha! Lesuche! Ktoś tu leży, czy nie? Nie. Można wskoczyć, dlaczego nie? Dlatego nie. A którą z tych trzech najciekawsza? Pod jakim względem jeszcze? Najłatwiejsza jest dwójka. Albo trójka. Dwójka jest najłatwiejsza. Jezus, bardzo ciężko powiedzieć, która jest z tych najlepsza, bo to nie wiadomo, co lubić. Ja bardzo lubię jedynkę, bo jest najprostsza w swojej konstrukcji, ale najtrudniejsza w mechanice. Nie? Z drugiej strony masz Crasha dwójkę, który jest
ulepszony, ale przekombinowany, jeżeli chodzi o trudność. Zresztą wiesz, też jest tak ciężko mi powiedzieć, no bo kuźwa, ja te gry znam na pa... A mało się wypierdzielił? Nie, nie ryczy, więc się tylko coś pewnie strącił. A właśnie, mamy przecież kurna w pip broni. No ale straciliśmy dużo apteczki. No nic. Na brak apteczek też nie narzekam. Trójka jest najbardziej urozmaicona, ale też najbardziej przekombinowana. Wiesz co? Weź se dwójkę, myślę. Dwójka jest chyba taka na w miarę zrobiona, że chyba można... Że nie jest ani przekombinowana, ani utrudniona za bardzo. Więc na spokojnie mogę ci polecić właśnie dwójeczkę chyba najbardziej. Nie? Ale ogólnie polecam całą trylogię, tą pierwszą, nie? To zdecydowanie. Pierwszą trylogię na PS1. Pierwsza trylogia, a jest druga trylogia? Chyba nie ma drugiej trylogii. Okej, no. Nie, dwójeczka jest dobra, nie? Bo masz i sekrety, i są... A czasówek nie ma, to też jest spoko. No, czyli można spokojnie, możesz sobie spokojnie to wytu. Crash Bash jest niezły. No, ale to nie jest gra, to nie jest platformówka jakby, nie? To jest raczej gra typu ten. To jest raczej taka rodzinna, nie? Cztery osoby tam pyknąć sobie, nie? To wtedy ja. Czekaj, chcę coś sprawdzić. Nie, nie działa tak jak myślałem. Ale trudny. No jak grasz ze znajomymi, to jest, nie? Ale do zrobienia jest, nawet na singlu, nie? Oczywiście liczysz na szczęście w większości przypadków. Ale tak to już bywa, nie? Ja tam, ja mimo wszystko, jeżeli chodzi o crashę, to właśnie dwójeczka chyba najbardziej mi przypasowała, nie? Tych wszystkich. Tu nic nie ma, nie ma. Ja wczoraj wyciągnąłem się wrokiego. Wciągnąłem się wrokiego. Trochę drętwy, sterowanie, klimat. Serio? Jezu, ja to wyłączyłem, kuźwa, to sprzedaję nawet. Czy sprzedałem ten Rocky, bo jest Rocky, ale Rocky czy Rocky Legend? Bo są dwie różne gry. A są dwie. Właśnie Rocky i Rocky Legend. O której mówimy tutaj. Kuźwa, zawsze. Tak, że były jakieś apteczki kiedyś, albo jakieś przedmioty. Nie ma nic. Rocky 2002 bez podtytułu. A, czyli... Okej. Okay. O, mówiłem, że coś jest. Zamiast remake'u Crash'a Basha robią teraz jakąś pseudo-grę online. No, wiem, już lecą, kurwa, wiesz, na mikropłatności pewnie. Skiny, postaci. I tak będzie teraz, nie? Dlatego, wiesz, ja tam na razie, na szczęście, wyleczyłem się z nowych gierek. Jakoś tak mówię, rzadko odpalam gier kinowe, ale teraz, dzisiaj się udało zebrać na Assassin's Creed Valhalla, więc jutro Valhalla, moi drodzy. Jeżeli jutro dorwę typa i zakupię to, nie? Czy zakupić? Zakupię, nie? A, to... poczekajcie. Teraz od razu tutaj pyknę to. Weźmiemy pauzę. Ale sobie to pyknę, zamówię sobie to. Wtedy jutro podjadę po to jakoś za dnia, chyba że go nie będzie. Koniec cała Polska. Tylko tutaj. Kurwa, podrożał. No pojebało go.
podbił cenę. Tak? Tak. Nie, to nie on. Okej, okay, uff, już się bałem, kuźwa, że podniósł cenę, nie? Nie najnowsze, kuźwa, najtańsze. Najtańsze. Ty, nie ma już jej. No nie. Nie pierdolcie. Kuźwa. Ty, no nie. No poczekajcie, tu jeszcze tak 10 km. Ty, no załam po prostu, nie? Co poszło? No kuźwa, Valhalla za 50 zł w Gdańsku, tutaj obok. Z hełma. Kuźwa, ktoś to już kupił, nie? Jest za 70 zł, ale poczekaj. Ja sobie zrobię, bo to gdzie to jest? To już chyba za daleko pewnie. Czekajcie. To już jest. Nie, też Orunia. No to też obok. Kuźwa. No to jak dalej to był on, bo on jest, kurwa, bo chyba imię to samo. Czekaj, zobaczę, czy to jest zlajkowane. Nie, nie jest zlajkowane. Gdzie są te zlajkowane moje? Obserwujesz? Czekajcie, czekajcie. Nie, nie ma już tej. Usunął tą aukcję. Kurwa, jaki bezsens, nie? Dobra, to dopłacę już, tylko czekajcie, to sobie znajdę w takim razie już nie tutaj, tylko całą Polskę. Gdzieś tu była też Valhalla za... Jest za 50 zł z Krakowa. Z Poznania. Z Zabrza. Z Bytomia. Kraków, Toruń. No, ale z wysyłką to też pewnie będzie, kurwa, słabo. 50 zł Kraków czy Poznań? Z Poznania będzie szybciej leciało chyba, co? Nie, na sprzedaż posiadam Valhalla, PlayStation, że są płyty bardzo dobry, tylko odbiór osobisty. No to spadaj, dziadu. Tutaj. Sprzedam Assassin's Creed, gra w wersji PC, ale można pobrać darmowy upgrade do wersji. Gra w stanie idealnym. A, poproś o przesyłkę do Leaks, też kuźwa nie ma. Pierdyle, kuźwa. Dobra, to poszperam potem na Allegro jeszcze. Kuźwa, teraz się wkurzyłem, nie? Aż takie fajne miałem. Siemanko, jak tam rozmowa kwalifikacyjna? No. Tak więc ten. Szukam dalej pracy. Zupełnie nie to, co było w ogłoszeniu, nie? Zamiast serwisowania komputerów, zamiast serwisu komputerów, miałbym się znaleźć helpdeskiem i kuźwa nie powiedzieli mi, że muszę jeszcze wiedzieć o protokołach, kuźwa, o tym wszystkim, więc kuźwa i ebał to pies, nie? Więc słabo wyszedłem, więc raczej już nie zadzwonią. Tu jest sekret. Dzwoń do gościa i powiedz, że dajesz 55. No. Dobra, save'a zrobimy, co? Bo nie save'owaliśmy, już dużo mamy. Kuźwa, jestem wkurwiony teraz na tego. Kuźwa, dosłownie, pewnie wy kupiliście, kuźwa. Ktoś z was, kuźwa, kupił ode mnie. Kto tam był? Kto tam był jeszcze tutaj? Nie, Krycha nie. Czekaj. Ktoś mówił, że też mieszka w Gdańsku, kuźwa. To ten drugi pewnie wziął i sprzed nosa ściągnął. Nigdy już się z wami nie będę dzielił aukcjami, jakie znalazłem. Sushi, no sushi pewnie wziął, kuźwa. Pewnie sushi, kuźwa. Dziabnął mi sprzed nosa cwaniaczek jeden. Byłbyś w stanie coś takiego zrobić? Ale co? Chudzi, szukaj po cichu. Ja, nie tak będę chyba musiał. Szukam jak głupi od jakiegoś czasu, w Polsce nic, a na eBayu ledwie parę sztuk.
Trackmanie. No. A to nie. A to, bo to jest na co? Na peceta? United, Trackmanie. No jakoś mam Trackmanie. Nie wiem, czy Trackmanie nie dawali w CD Action jakiejś. Ja tych Trackmanii mam trochę na CD Action, ale musiałbym kurwa poszperać, nie? Też. Popatrzcie, coś tutaj może jest jakieś, wiecie. Tam coś jest jakiś. Nie. A to i tak jest za darmo. A, okej. Okay. Nie, no wiesz, no tylko mówię, co mogę mieć, nie? Bo jeżeli chodzi o pecetowe gry, to ja tam spisać to nie jestem w stanie. Znaczy, gdzieś tam chyba kiedyś próbowałem spisać te CD Actiona i w ogóle. No kurwa, robota kuźwa strasznie długa, nie? Straszna. Strasznie straszna. Dobra, muszę sprawdzić, ile mamy. 25 sekretów. Zgadza się. Szósta plansza to jest chyba, nie? Czyli 25 sekretów, zgadza się, mamy wszystko. Możemy lecieć do końca gry już. Jeszcze szczelki wypadek, zrobimy save'a. Ała, coś do śmiechu, kurwa, stopa boli. Wezmę, pewnie zrobię tego po streamie pewnie, albo jutro, albo pojutrze. Valhalla za 65 jest u typa. Mnie to męczy teraz, nie? Bo kuźwa Gal dał hajsy. I teraz głupio by było mi kuźwa tego nie ogarnąć. Valhalla za 90 zł. Kurwa, zajebiste. Coraz drożej, coraz drożej. Coraz lepsze. Aha, fajnie, że podał cenę. 10 zł to chyba za 10 zł, nie? Czekajcie, co tu ma. Czekajcie, sprawdzimy. Czy Valhalla jest przekreślona? Przekreślona to nie. Czemu to wyświetliło się, że to jest Valhalla? Valhalla sprzedana, dobra. Tu jest Valhalla, Odyssey. Nie widzę zdjęcia. Czekajcie, no dawaj. Mów, jak to się wczytuje. Brakuje mi tylko tej pierwszej Trackmanii. Sunrise, Unlimited. O, to jest jakaś Valhalla jeszcze, kuźwa, ze złotym czymś. Valhalla 80 zł. To nie. Tu coś, Warszawa z psem. Valhalla 65. Za 50 zł, ale bez wysyłki, nie? A czekajcie, mogę kliknąć, żeby było... Jak to mogę zrobić, żeby filtry? I wysyłka Allegro. Czekajcie, jest coś takiego? O, przesyłka OLX. Pokaż wyniki. No, od razu. 60 zł z Krakowa, nie? 60 zł Kraków, Pinczyn. No dobra, dychę mogę dorzucić, nie? Nie jest to straszne. A tu za 70 Assassin's Creed Valhalla, Dawn of R, ale to jest jedna czy dwie gry? Dawn of Ragnarok. A nie, to jest tylko jedna gra, to spadaj. Myślałem, że komplecik. Dobra, to czekajcie. Valhalla, Kraków, Pinczyn. Darmowa aktualizacja PS5. Pinczyn 10 to dzisiaj o 11 wstawił. Poczekajcie, jest jakieś zdjęcie inne, albo pudełka w środku. No tak, nie no, Valhalla, kurwa, powiem ci, tak mnie kuźwa ciśnie, że masakra, nie? Kurwa norma, nie? Jedzie i dłubie, kuźwa, wnerwia mnie to strasznie. I to po ostatniej aktualizacji, kuźwa, nie? Kompletnie nie chce się wczytać nic. Drugie zdjęcie. A, dobra, płytę, ale kuźwa to żeś. A to widzę, że masz dwustronna sta jest. No jest Valhalla, dobra, wczytało się. Okej, to bierzemy, nie? Kup z przesyłką.
Dobra, zaraz zobaczymy. Paczkomat im po złotówka? Ok. Odbierz w paczkomacie. Kurwa, złotówka tylko? Aż dziwne. Metoda płatności. Blik. Żadne wsparcie dla nikogo. Żadnej faktury nie chcę. Blik. Dalej. Paczkomat. Zgadza się. Mail się zgadza. To się zgadza. Czyli wyjdzie 61 zł, słuchajcie. Nie jest tragedia. A nie, 65, bo jeszcze jakiś kuźwa serwisowa. 4,80. Zamawiam i płacę. 66 zł, słuchajcie. Yo, Kudi. Za około 80 zł mogę ci przywieźć nowego Anglika. No teraz już za późno. No po co mi nowy Anglik, jak mogę sobie ten... Mogę sobie ogarnąć tego. Już teraz ogarniam. Czekaj, tylko muszę plika sobie, kuźwa, zapisać. Powiem wam, że do blika miałem bardzo dużo awersję i nie chciałem go używać, ale od kiedy zobaczyłem, że to pyk, pyk, pyk i już działa, to kuźwa rewelacja rzecz, nie? Wykonaj. Nie trzeba się walić, wiecie, tam kurwa w tym wszystkimi pierdoletami. Aha, teraz muszę wrócić do aplikacji. Tak. Nie. Tak. Wróć do sklepu. Dziękujemy za złożenie zamówienia. Dbał, płacisz Alix, twoja płatność przekażę sprzedającemu dopiero, gdy odbierzesz paczkę. Twoje przesyłki. No też właśnie, słuchajcie, sprzedałem przecież. Słuchajcie, sprzedałem. Sprzedałem ostatnio też na OLX-ie parę gierek. Sprzedałem na OLX-ie parę gierek, tam 80 zł, nie? I tak w ogóle o tym zapomniałem, nie? Wiecie, tam wziąłem to 80 zł, nie? Dobra, fajnie. I ten. Kuźwa, no. I tak się dziwiłem, wie, kurwa, to w ogóle zapomniałem, że 80 zł jeszcze miałem dostać, nie? Tak wiecie, kminie, kminie, kminie. I tak dopiero wchodzę na OLX-a i tam potwierdź odbiór przesyłki. Okej. Okay. Gdzie klikam ten odbiór przesyłki, nie? Dopiero, no to teraz wyślemy tobie pieniądze. Mówię, kurwa, co? Dopiero teraz pieniądze? Wow. No dobra, no to wziąłem ten, tam sobie kliknąłem, nie? I co do czego wyszło, dopiero dzisiaj przyszły pieniądze za te gry, nie? Takie tam. Śmieszne. Co to było? Powiedzcie mi, co to było? No to, kurwa, co on odwala, ty? OLX to wygląda na Allegę. OLX coś dla siebie zabiera z tego, co robisz na sprzedaży produktu. Nie wiem, słuchaj. Dobra, gdzie teraz mam iść, kurwa, bo nie do końca. Kminie. Tu? A to nie będzie po prostu kółko zatoczone? Yeah, mamy to. Też fajny cutscenka. Znaczy tu masz jakieś serwisowo piątkę, nie? Więc ja płacę za to, nie? No i też za wystawienie... Nie, czekajcie. Ja za wystawienie przedmiotów nie płaciłem, ale płaciłem za wystawienie motocykla, nie? I motocykl na przykład. Jak wystawiałem, to musiałem 20 czy 30 zł zapłacić za to, że wystawiłem motocykl, nie? Bo to moto i tam pewnie jakieś podatki czy coś trzeba, nie? A dodatkowo jeszcze jak wbili tego. Czemu ta postać biała wygląda jak Lara Croft? Model Lara Croft, czy mi się wydaje tylko.
ma cycki, nie? Już jestem. No cześć, Sushi. Co? Zabrałeś moją Walhalę, nie? Cwaniaku. Byłeś tego typa, żeby Walhalę wziąć. Się śmialiśmy, nie? Że kurwa zniknąłeś i poszedłeś kurwa Walhalę mi pod nosa zabrałeś. I już nie ma tej Walhali za 50 zł. I kupiłem teraz za 15 zł drożej z kurwa z Krakowa. To jest skądś tam. To jest pcimia jakiegoś. Trzeba było motocykl wystawić jak karma dla Gekona. Nie zabulił. No ta. Pewnie tak by było, nie? Tak samo jak ASG. Okazało się, że mogę wystawić ASG, nie? Tylko muszę jako zabawkę, a nie jako replika broni. Musi być kurwa zabawka przypominająca to do ASG. I wtedy mogę normalnie wystawić na Elixa. Przejdźcie to, kurna. Głupota. O, Jean-Yves! I fear this is not a social visit. O, tu będzie fajna kacynka znowu, nie? O, dupa, już mi boli tego siedzakowania. The Amulet of Horus. An almost legendary artifact. So, you have found and opened the tomb of Set. This doesn't bode well. Translating from the Hebrew, he who removes the amulet. I będzie teraz gadał Set albo Ra. And Set saith, I am the shadow across the sun. I am the bringer of plagues. My wrath will consume all lands and shall be ceaseless. I on jest tacy, ups. O, dobry render jak na grę. No, jest jakie uwielbiałem te cutscenki. No i teraz Lara się dowiedziała, że kuźwa plagi egipskie wrzuciła na ten, na świat i musi zatkać z powrotem, wrócić. The ceremony is complete as the armor of Horus summons the sun god. No. Potrzebuje armora. At the dig site in Alexandria, my men talk fearfully of this. The armor must also be von Croy's goal. Only one so ignorant of the prophecies would double with such a prehistoric evil. Ah. Yes. Releasing set. Gotówkę. No tak się krzywi Lara, nie? Nie, no nie będę jadł, przecież grochówy. Panie, tam grochówkę gotuję. O, to! Ty, ja kojarzę ten motyw. Ja pamiętam, to jest miejsce, w którego nie lubiłem, bo tam jest to z tymi kuźwa takim żelem jakimś coś tam, nie? Z wodą się robi. No pewnie, że ta grochówka zajebista jest. Jeżeli chodzi o bąki. Bąki, pierdy. Jak to się nazywa? Katamatra? Kama Sutra? Hamunaptra? Hamunaptra? Skąd ja znam kurwa Hamunaptra? To mi coś kurwa mówi Hamunaptra. Co to była Hamunaptra? A, w mumii była Hamunaptra, nie? Bodaj. Potem będziesz Jezusa i po wodzie chodził. Jo. Hamunaptra, właśnie, to było w tym, w mumii. No. Cześć, Marcinuszka. No coś mówię, kurwa, już. Tu. Mamy co? Pistolety, tak? A, dobra, bo to będą szkielety, później będą te... Skorpiony się teraz tu pojawią. Już czarne, nie czerwone, te mocniejsze. Chociaż okazało się, czytałem, że... Im starszy skorpion, tym jego jad jest słabszy, nie? Więc jak chcecie, to liczcie na to, żeby was ugryzł stary skorpion, a nie młody. Młody. Najgorsze są te białe, młode, świeżutkie, nie? Te są najgorsze. Tych nie polecam. Tych nie polecam, żeby was ukąsiło.
Jak kąsić, to tylko stare. Kiedyś piłem gorzałkę z ogonami skorpionów. Żadna rewelacja, chociaż smak ciekawy. No, cześć, Ebi. No, wymyślają, nie? Kurwa, te smaki. Jak tam z robotą? No. Raczej nie będę serwisantem. Bo to nie o serwisantach im chodziło, tylko kuźwa o helpdeskera, nie? I pytali mnie kuźwa o kwestie dotyczące serwerów. Wiesz, serwerów, tych comment CMD. Kompletnie nie ten. Kompletnie nie to, co było w ogłoszeniu, nie? Tak więc trochę słabo i w ogóle się nie przygotowałem z tego i dupa. Gdybym wiedział, to mi się kuła przypomniał, bo to prosta jest, nie? Bo ja to miałem na studiach, kuźwa, nie? Zaliczałem z tego przedmioty, no to kuźwa. Kwestia tylko sobie przypomnieć. I tyle, nie? A tu dupa. W tej mapce mamy trzy sekrety. Pierwszy już znaleźliśmy. W ogóle tak patrzyłem ogólnie na ten. Przeglądałem sobie te wszystkie sekrety, musiałem sobie spisać, musiałem zobaczyć ile, gdzie, czego jest. To powiem wam, że te sekrety to kurwa takie trudne nie są, nie? Nie są tak skomplikowane jak w trójce. Aczkolwiek jestem, wiecie, wiadomo, ten sekret, kurwa, gdzie trzeba uratować żołnierza, żeby mieć wszystkie sekrety, no to kurwa, to spokojnie, nie? Na szczęście mamy tutaj save'y, kurwa, bardzo często, więc możemy to, myślę, ogarnąć bez problemu, nie? Bardzo dużo przedmiotów tu leży. To słabo, może w końcu pojawi się. Jak dzwonili, nie pytałeś, na czym praca polega? Nie no, oni, wiesz, ja do nich nie dzwoniłem, oni do mnie zadzwonili, że zapraszają na rozmowę, nie? I powiedzieli, żeby sobie przypomnieć za IT, nie? Przypomnij sobie IT. Nie? Przygotuj się z IT, no to kuźwa, wiesz, IT łączysz, kuźwa, nie? No to jak IT, plus właśnie tutaj, o, tam coś jeszcze leży. Też głupio tak trochę zapytać, nie? Dzień dobry, możecie powiedzieć, z czego będziecie pytać? Może tak się robi, bo ja jeszcze kuźwa na tych rozmowach kwalifikacyjnych dużo nie byłem, nie? W życiu może 4 rozmowy kwalifikacyjne przeszedłem. I to jeszcze kuźwa lata temu. Człowiek się robi, wiesz... Znaczy po prostu człowiek, ja po prostu powiem wam, że już za bardzo zawierzam chyba na tych wszystkich komunikatach i tych wszystkich właśnie informacjach, co zamieszczają na stronie i potem kurwa wychodzi, nie? Że nie to napisali, nie? Co było trzeba. I tak to właśnie jest. No ale nic, no co mam zrobić? No kuźwa, no co? No co, nic, no co ja mam zrobić, no? Nic nie zrobię. No, to nie pęka, tak? Dobra. Mody już coś tam kuźwa, jakąś dramę kręci znowu. No co jest? Lara, bierz to kurwa, otwieraj. Cześć, Ribu.
Ej, patrzcie to. Raz wezmę. Trzeba kilka razy wciskać, żeby wszystko zebrać. To słabo, może w końcu pojawi się. Tylko 4 rozmowy, ja około 20 jak nie więcej, aż w końcu mam ich w ciemnym tunelu. No, wiesz jak to jest, nie? Wiesz, no ja na przykład bardzo bym chciał, nie? Bardzo też na robocie. Nie jest tak, że ja wiesz, chcę się opierdalać albo wiecie, cwaniaczyć czy coś. Po prostu ja chcę, kuźwa, tą robotę znaleźć. Ale powiem wam, że kuźwa ciężko, nie? I to są wszystkie sekrety. Nie, jeszcze jeden sekret, bo to jest... 2, 3, jeszcze jeden chyba powinien być sekret. Urwa, pamiętam ten sekret. Można zginąć. Będziemy tu. Gdzieś tutaj było, tak? Tu chyba był. O, tu. O, dobra, dobra. Ale mody drama jakąś robi, kuźwa. Powiem wam, że mody ma 2 lata, nie? Ale prawie 2 lata. Kuźwa, a już po prostu, wiecie, pyskuje, znaczy pyskuje, no, wiecie, potrafi tupnąć nogą. Kuźwa, wszystko, wiecie, pod jego żądania, nie? Tylko, że wiecie, u mnie na przykład jest tak, że ja mu się, kuźwa, nie daje, nie? Ja tam, kurne, wiecie, nie i koniec, nie? On będzie ryczał, ale na przykład go, na przykład nie ten, nie dostanie na przykład tam czegoś, nie? Bo na przykład chce, bo na przykład on lubi, na przykład jak ja oglądam coś, to on przychodzi i pacy sobie naciska, nie? Wiecie, oglądaj coś, kuźwa, nie? I słyszę ciągle wcisk i cały czas spacja jest wciskana, nie? Nie, kuźwa i koniec, nie? Masz to, kuźwa, przestań i nie. Zabiera mu tą rękę, nie? Ten wryk. Widzi, że nie reaguje, to bierze znowu, nie? Znowu. Robi i znowu wryk, nie? Czekajcie, 3 sekrety. 28. A, dobra, źle patrzę. 4 sekrety są, nie 3. Kuźwa, źle spojrzałem. Dobra, jeszcze jeden sekret. Właśnie mówię, że coś kurwa mi za mało. Tu jeszcze będzie jeden sekret. Tylko pytanie teraz... gdzie on był? Nie, i powiem wam, że młody już kuźwa kombinuje, już kurna wiecie. Najgorzej, jak on kuźwa telefon widzi, nie? Słuchajcie, ja wezmę telefon, nie? Obojętnie, sprawdzić pocztę, kuźwa, powiadomienie jakieś czy coś, nie? Młody po prostu dostaje pierdzielca, nie? Bo on, wiecie, on te... takie te gry z klejnocikami, co się zbija, nie? Uwielbiam, on sam se gra, nie? I nie, ja jestem dumny, jeżeli chodzi o to, no bo młody, kuźwa, naprawdę ogarnia to, nie? I widzę, że on u Emi na przykład jak gra, no to kuźwa potrafi przejść jej z 2 poziomy, nie? Pewnie nie rozumie tego, nie? Ale wie co robić, wie kiedy tam kliknąć, na przykład jakąś tam odblokuje sobie jakąś tam, wiecie, jakąś tam te rakiety, nie rakiety, nie? To ten kuźwa już to kmini, nie? I wiecie, ja pogrywam, nie? Wiem, no ja chcę wszystkie sekrety zebrać, bo teraz wszystkie sekrety mamy, nie? Już wszystki sekret jest zrobiony i możemy grać sobie już teraz normalnie, bo już tylko 4 sekrety są. W następnej planszy nie ma żadnego sekretu. Więc ogólnie jest też 20 zaraz, więc idziemy teraz normalnie, nie? I teraz lecimy normalną ścieżką. Wiesz, chodzi o to, żeby wszystkie sekrety zdobyć. Akurat tutaj jest to fajne, że możesz je na początku ogarnąć. Dlatego mówię, że o, mówię, tu akurat sekrety nie są trudne, nie? Jak na razie, nie? Mamy za sobą już 29 sekretów. 29 sekretów. I kuźwa, wcale nie jest jakieś trudno, nie? Dobra, to mamy tu. To lecimy tutaj teraz. Teraz już lecimy normalnym trybem. Jak już wszystkie sekrety mamy. Cześć, Naksiu, siemanko, witam cię bardzo serdecznie. Elo, co tam mordo słychać? Zrobię sobie save'a, bo nie robiliśmy jeszcze. Jak tam czas leci? Powoli. Byłem się na rozmowie kwalifikacyjnej, niestety
Nie popisałem się. Niestety nie to, nie to było, nie było to, nie było tego, co było w ogłoszeniu. No nic, życie. Trochę mnie to zdołowało. Bardzo dużo itemów, kuźwa, jest. W cholerę dużo itemów. No wiesz, co chwilę, kuźwa, mamy jakieś te... Co chwilę są jakieś, kuźwa, amunicje. Te... no zobaczcie, kuźwa. 360 uzików. 118 shotgunów. No kurde. Co chwilę apteczki jakieś, nie? No, mogliśmy tego uniknąć, ale dobra. No i tyle, nie? I wiesz. Tam. Nie ma co się dołować. Kurwa, Naksiu. Naksiu, 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 Naksiu. Słuchaj, ja roboty szukam 2 miesiące. Nie? Więc... ja będę musiał zmuszony być obniżyć ceny wszystkich przedmiotów, które mam o parę złotych. Bo po prostu, kuźwa, nie mam... nie mam pieniędzy, nie? Figurki, które na przykład mam, była, jest, mam figurkę, okazało się, która kosztuje 600 zł. Sprzedam za, kuźwa, 400, nie? Bo tam 500. Bo, kuźwa, tragedia, nic, nie? Jak tak dalej pójdzie. O tym wiesz, że w części czwartej można jeden sekret brać 60 razy? Dlatego nie lubię części czwartej pod względem, ale jak brać tyle razy? No wiem, wiem, Naks, no. Też się z tego śmieję, kuźwa. Mówię, no, mówię, jak w kwietniu nie znajdę roboty, to kuźwa idę do tego, idę do stokrotki i kij, idziemy stokrotkę robić, nie? No już, kuźwa, któryś trzeci shotgun. Trzeci shotgun, już powinna, trzy shotguny powinna walić, kuźwa, dwa w rękach, jeden w dupie trzymać, nie? Jeszcze pójdziemy tam do wody, bo nie wiem, czy w wodzie nie było właśnie jeszcze jakiejś rzeczy. Bo żeśmy w jedno, jeszcze w jedno miejsce nie poszli. Myśmy jeszcze w jednym miejscu nie byli. A może byliśmy, ale... tam może nic nie ma, ale... wolę mieć pewność, nie? Że tam nic nie ma. Bo specjalnie ominąłem tą miejscówkę. Są dwie rzeczy. Tu. Chyba tu widziałem. A nie, to jest tylko wnęka. Tu był sekret. A co tu jest? A, nic nie ma. Zamknięte. Dobra, czyli pewnie tam będziemy musieli wrócić któregoś razu. A, patrzę, co zielona. To była flara pusta. Dobra. Tak więc wiecie, no sobie tutaj ogólnie jakoś tam sobie radzimy, nie? Ale no kuźwa, staram się jak mogę. No wie, jutro idę do urzędu pracy, więc zobaczymy, co tam zaproponują. Ja wiem, że mogę szukać w stokrotce, tak, ja to wiem. Tylko że wiesz, co, wiesz jak się wycwaniają, kuźwa, w takich sklepach? Lojalkę musisz podpisać, nie? Gdzieś słyszałem, że też są takie rzeczy, nie? Że jak się zatrudniasz w takim sklepie, nie? To tam nie, że lojalka, że tam jesteś uwięziony w tym, nie? Nie o to chodzi, nie? Nie mówię, nie mówię też o stokrotce, że tak mają, nie? Ale gdzieś słyszałem właśnie, że jak chodzi o szkolenia, nie? Że jak cię przeszkolą, że musisz jakieś szkolenie zrobić, nie? To wtedy oni mówią, że dobra, zrobisz, bo chodzi o to, żebyś, jak zrobisz szkolenie, to żebyś, wiesz, po chwili nie wyszedł z firmy, nie? I trzymają po prostu hajsy. I ten, i słyszałem właśnie, że jakbym chciał pójść do jakiejś roboty, właśnie tak, o, pójść na chwilę i potem zrezygnować, no to wtedy na przykład mam wymóg pół roku pracować, nie, czy coś w tym stylu, nie? Żeby albo spłacasz szkolenia, nie? Ja w ogóle, bym w ogóle poszedł, kuźwa, się przebranżowił, nie? Poszedł na jakiegoś tego, nie? Na remonty, kuźwa, malowanie, coś takiego nawet, nie? Bo to, roboty tego jest od groma. Wykształcenia dużego mieć nie trzeba. Dobrą rękę, dokładny jestem, więc akurat ja w mojej rodzinie to chyba wszystkim domy malowałem, nie? O, cześć Patryk, sieman. Siemanero. Co tam słychać? Dzięki za rajdzika, dzięki
Witam ciebie, twoich dwóch widzów. Rozgoście się wygodnie. A tu przeglądam jeszcze lokację. Spokojnie tutaj ogarnąć. Mówię, to jest bardzo dużo itemów, więc zakładam, że gdzieś kurwa tu będzie coś pewnie leżeć będzie. A nie, to jest po prostu przejść. Aha, bo tu było dołem przejść, a tu mogłeś górą przejść. No dobra. No to jest to samo, nie? Mhm. Jest ten sam motyw. Tu będziemy coś sypać czymś, coś mi tak świta. Przejść na drugą stronę, to tu będzie trzeba, tam chyba jak się wejdzie, nie pamiętam czy coś tam było, czy nie było. Na jutro się. Blue Dragon, okej. Okay. Nie znam. JRPG to norma, nie? No, myśmy zrobili tego, myśmy zrobili pierwszą, znaczy szkole ten. Zrobiliśmy tutorial i pierwszą misję Predatora, drugą, przy drugiej nas złajpowali w połowie gdzieś. Więc muszę się nauczyć kuźwa grać jeszcze tym. Muszę się nauczyć grać jeszcze Predatorem, bo jest zupełnie inaczej. Granie Predatorem przypomina, tak jak ktoś powiedział, tych, jak oni mają ze StarCrafta, Pretorianami chyba, czy jak oni się nazywali? Jak oni się nazywali? Tymi zmechanizowanymi, nie? I powiem ci, że kuźwa, fajnie, bo taki survival trochę, bo oni mogą się, Dark Templar, Templariuszy, no, tak się trochę leczysz, trochę tam się, Protosio. Trochę się leczysz samemu, tam jakąś energię zbierasz, ładujesz, nie? No, piękna sprawa, powiem ci, nie? Bardzo fajne, tylko niestety, no, przedobrzyłem w pewnym momencie. Już tu masz skorpiona. Co? A mi pisała, czy nie? A nie, że ten się zaistrał. Hop, pędz. O, i teraz będziemy puszczać te kwasy, nie? I tam się to skisi wtedy. Dobra, to już kojarzę. No z wody potem zrobimy Jezuska, nie? Będzie Cheezlara. Cheezlara. No to będzie katstenka, czy nie? Z tymi. Właśnie, save'a zróbmy. I tak gramy. Temple of Karnak. O. Joe Carmack. No. Udało mi się zakupić Dragon Questa 8 na PS2 za 45 zł. Sama płyta. No, pięknie. Gratulation. To tu? Nie. Czekajcie, gdzie było wejście do tej komnaty z wodą? Tu chyba. Czy nie? Ty, bo teraz zgłupiałem. Co tu było? A nie, tu jest sekret tylko. Brakuje mi jeszcze jednej urny. Poczekajcie chwilę, bo teraz. Chyba, że to. A to może się otworzyło? Może to się da otworzyć po prostu? Nie.
Tam też nie. Do wody? Nie, nie, nie otwierało się jeszcze. Ty, kurna, nie wiem, gdzie iść teraz. Jak nie tu, nie tu. To jednak tu? Nie no, chyba... Bo nie! No tu już nigdzie nic innego nie było, chyba że tam się dziura zrobiła. A, tu jest dziura, dobra, okej. Teraz to ma sens. Czy pytanie, czy ja to przeżyję? Jak nie, jak tak. Hopsa. Zastanawiam, czy po Blue Dragon nie streamować Dragon Questa. A, słuchaj. To, co ci pasuje, naprawdę. To nie jest jakiś, wiesz... To nie jest w żaden sposób jakoś tam... Jeżeli... Rób tak, jak ci pasuje. Bo mi na przykład pasuje, wiesz... Ja na przykład tam lubię masz teraz mam 4 gry rozgrzybane, 5 tak naprawdę robię teraz bardzo dobrze. Znaczy mi się podoba ten sposób streamowania, jak teraz mam, tak? Czyli 4 różne gry, cały czas coś innego, bez żadnych problemów, nie? Nie to, co na przykład mnie, powiem szczerze, już trochę nudzą na przykład, jak oglądasz streamera i streamer gra tylko w jedną grę. Tak jak my kiedyś robiliśmy, nie? Odpaliliśmy Tomb Raidera i graliśmy w niego 5 godzin, nie? A tak to mecz zmienia się, gierka, cały czas coś innego, nic się nie trzyma, wiecie, nie ma czegoś takiego, że cały czas grasz to samo i człowiek też zobaczy plan streama, tak? Czyli na przykład masz tam potem i sobie zapyta, przyjdzie, zapyta, a kiedy będziesz grał w to? Mówię mu mniej więcej godzinę i lecimy, tak? Teraz na przykład Tomb Raidera ciśniemy do 20:30, ale będę karmił młodego, nie? Potem przerzucamy się na Crasha. Aha. Takie buty. Przerzucamy się na Crasha i z Crasha się wtedy wrzucamy... Tylko poczekajcie, a może trzeba od razu włożyć już ten dzyndzel mu w plecy? Czy jeszcze nie? O! Jednak trzeba było, dobra. A jak teraz mam wrócić? No to jest pytanie. Jak ja mam teraz wrócić? To było wcześniej tutaj? Fakt, fajnie, że grasz w różne gry. No. No zobacz, nie? Mamy tak po godzinkę, też odcinki na YouTube'a są też fajne, no bo właśnie, wiesz, pół godzinki, tam godzinkę wrzucasz i nara, nie? I lecisz dalej z grą. Nie musisz się tam, wiesz, męczyć z tym tak bardzo. I też właśnie nie ma tak, że kuźwa zapis streama ma kuźwa 15 godzin, nie? No to masz, wiesz, króciutko, godzinka odcinek, więc zajebiście zrobiony, nie? A właśnie, udało się coś z robotą? No nie. Zamiast składania kompów okazało się, że to serwis deski, pytali mnie o komendy. Zamiast o sprzęt, nie? To pytali mnie o komendy do danej, wiesz, tam komendy z CMDK-a. Jakieś protokoły, HTTP, TPS-y, DNS-y, IP-konfigi, jakieś tam, wiesz, takie, wiesz, duże rzeczy, nie? A ja w ogóle z tego nie byłem przygotowany, nie? I wiesz, no, no zajebiście, nie? No i po prostu poległem, nie? No a jutro to co? Jutro nie musisz trzymać kciuków, bo po prostu tylko znajdą mi jakąś pracę, nie? No to będę, jedyne co mam to, że z babką gadałem, nie? I on tam niby jej zależy na tym, żeby mi znaleźć pracę. Myśmy otworzyli w sekrecie na środku, dobra. No i ona, wiecie, tam mówi, że postara się coś znaleźć, no ale mówię, może wiecie, może bez jaj zagadam z nią i może powie, czy coś jeszcze z IT, jakiś serwis, może coś, pójdę w to, nie? Tak sobie potem pomyślałem, słuchajcie, wiecie co sobie pomyślałem? Ale chyba wam mówiłem to już kiedyś. Wiecie, o czym pomyślałem? Że może by zrobić tak, że właśnie zatrudnić się gdzieś w jakimś serwisie,
ale takim serwisie, gdzie uczą ciebie lutowania, spawania tego, będzie tam kuźwa, robienie, łączenie tych wszystkich układów scalonych tego, nauczyć się tego i na starość kuźwa iść w serwis właśnie taki sprzętu, nie? I sprzętu retro na przykład. Otóż koniec planszy. O, moment, poczekajcie. Bo teraz zgłupiałem. A, to jest ta ósma plansza, czyli to jest zero, czyli tutaj nie ma żadnego sekretu. Kuźwa, zgłupiałem w pewnym momencie. Mówię, koniec? Myślałem, że to dalej idzie, nie? Robi jako doradca klienta, z tego co wiem. No, spoko. No ja właśnie jako doradca nie mogę, bo Schizo akurat ma tam wiedzę tą, wiecie, komputerową tego. Ja musiałbym się tego wszystkiego na nowo uczyć tak naprawdę. To co ja mogę doradzić, nie? Gdzie my kurwa jesteśmy w ogóle? Wiecie, że nie kojarzę, żeby to tak dzieliło w ogóle planszę? Kompletnie się teraz... Teraz jestem zamotany. A, dobra, pamiętam. Tu będą kuźwa ci. Co my tu mamy? Tu nic nie ma. O, tam już widzę. Amunicja znowu. I wiecie, ja bym na przykład właśnie no, taką działalność właśnie poleciał na taki właśnie serwis i wy wiecie, no i bym po prostu brał i próbował naprawiać właśnie stare konsole. Wiecie, no bo to jest teraz, wiecie, no z tymi konsolami będzie teraz tak, że tych części już będzie coraz mniej. Będzie kuźwa, wiecie, konsole będą się już psuć, nie? Więc ogarnąć sobie PS1, PS2, już PS3 na przykład naprawiać, umieć, to już też jest spoko, nie? Czwórki, piątki to nie, bo tego to jeszcze dużo, no ale właśnie wiecie, te stare, nie? No przecież kurwa zajebiście, nie? Jak sobie pomyślałem, może w to iść, kurna, nie? Tylko żeby się nauczyć lutowania, nie? Albo w ogóle w jakąś kuźwa tam serwis elektroniczny, nie? Ogólnie, nie tylko... Czy ja widziałem skorpiona? Dobrze mi się wydawało. Właśnie w to iść może, kurna, tak może zagadam, nie? Tylko że wiecie, no najgorsze, że ja nie znam, nie mam zielonego pojęcia o tym, nie? Więc dla mnie to było pójście do roboty, kuźwa, w ciemno, nie? Ale z drugiej strony mówię, że to jest przyszłościowe, nie? Jeżeli chodzi o rozwój kariery. Czekajcie, to tu nie było, czekajcie, bo jeszcze było gdzieś... A, bo jeszcze było tu... To tu chyba trzeba było wejść. I zaraz się włączy cutscenka chyba z tymi... tymi złolami. Jedyne, co mnie tu denerwuje, że nie ma licznika amunicji. Zauważyliście? Że nie wiem, kurna, ile amunicji posiadam. Coś tu jest? Nie ma. Serwisowanie padów to spoko opcja, szczególnie do konsol Nintendo i DualShocki. No, tą też, nie? Weź, kurwa, PS3 na przykład. Ja bym na spokojnie sobie to wszystko poogarniał, nie? Okej, okay, fajnie. Ocenianie kart. Ach. Pójdźmy tu, pamiętam, czy coś tu było, czy nie. O. I teraz będą właśnie ci szli, no. Dogonili mnie. No tak, no ja mam gościa, który za 120-130 sprzedaje odnowione pady. No mam tu, czekaj. Tam też nie będę sięgał. Pada do PS3 właśnie, nie? Odnowiony. Na przykład ja bym swoje tak, tego by naprawił, tak? Bo krzyżak mi się tnie. W padzie do Xbox One'a ten nie działa. Kuźwa, jak to się nazywa? Nie działa mi... znaczy działa, tylko że się przywiesza czasami. Nie zaskakuje. Jezus Maria. L1, tak? Właśnie ja bym chciał to sobie, kurwa, móc to zrobić, nie? To byłoby zajebiste, nie? Komuś z was na przykład coś by było, no to dobra, to po znajomości, kuźwa, tam dajesz dychę, dwie, kuźwa, ta częty. Ta bumper to jest, no. Właśnie bumperka. Oni będą tutaj chyba latać po tych, nie? Będą biegać po sufitach. Ja może wezmę
Bo Uzi też mam tego sporo chyba, nie? Uzi mam 420 aż. Dobra, to trochę Uzikami sobie poszczelamy. Nie mam. Wiesz, dlatego to nie jest głupi pomysł. Dlatego myślę o takiej, może tak to zrobić, nie? Wiecie, no naprawa starych konsol, nie? No to kuźwa. Teraz w dzisiejszych czasach, właśnie jak jest retro. Retromaniacy, retro się odradza, no to kuźwa. Albo kupujesz jakiś stary sprzęt, właśnie, nie? Albo niedziałający, na części, kurna, rozbierasz to i potem kuźwa masz wszystko, nie? No zajebista sprawa, no kurna. Co nie? Może w to iść, kuźwa, a nie tam w te. Może iść w ten deseń, a nie kuźwa się męczyć z tymi. A nie się męczyć, kuźwa, i kupować ciągle nowe albo coś. Kurna. Ja, tylko trzeba by właśnie to ogarniać, nie? Ja tego nie ogarniam, bo ja tego nie znam, nie? Więc dobrze byłoby mi w to pójść. Więc może, nie, pogadam jutro z nią, z tą babką, nie? Jakąś elektronikę czy coś w tym stylu, żeby ogarniać, żeby ogarnęła mi. I wtedy myślę, będzie spoko. Coś bardzo dziwnie daleko to jest. Właśnie, żeby był ktoś, kto mnie nauczy tego, nie? Oczywiście wiadomo, nie? Będzie to ciężka nauka, bo ja z lutowania nie mam zielonego pojęcia. Ja w życiu nigdy lutownicy w ręku nie trzymałem. Więc pewnie tutaj raczej mógłbym się nie dostać, ale no. Może kwestia właśnie tego, że może szukają kogoś i chociaż tak bym mógł znaleźć pracę. Z całą chęcią, nie? Ewentualnie pomoc murarza albo pomocnik, kuźwa, jakiegoś tam, kuźwa, hutnika, szkutnika, szkodnika, kuźwa, nie wiem, budowlańca jakiegoś, murarza, malarza. Zrobić se fach i kuźwa do życia, hydraulika, o. Kuźwa, ustawiony człowiek do końca życia jest wtedy, nie? Jak ogarnie i jest dobry w te klocki. Nie wiecie, coś takiego ogarnąć, kurwa, niezła robota, nie? W rodzinie to wtedy wszystkich, kurwa, ogarniasz, tak, remontujesz tego. No, tylko trzeba by, kurwa, jakąś pomoc taką znaleźć, nie? Wtedy się uczysz. Taka normalna nauka, taką właśnie, którą ja kiedyś mówię, kuźwa, szkoda, że teraz nie ma takich nauk, że idziesz, nie, i się uczysz właśnie takiego od gościa i masz czeladnik, nie, wiecie, tak jak w, Jezu, chciałem powiedzieć God of War, tak jak w Gotiku, nie, jesteś czeladnikiem, jestem, kuźwa, kimś, nie, masz zajebista robota i zajebista nauka, nie, bo po prostu się, kuźwa, uczysz. Człowiek jest już stary, nie, więc dobrze właśnie się to czy jakoś to tam ogarniać sobie powolutku. Czy to jest jakiś ślepy zaułek? Jest przycisk czy klucz? Nie, bo ja to jakiś klucz, która potrzebuje. I to pewnie będą te drzwi, które tam były. Dobra, czyli to pewnie jest chyba wyjście do planszy. Stoisz w ogóle przed tym? Nie. Jezu. To pewnie jest ten klucz. No i to są pewnie te drzwi do końca planszy, gdzie, pamiętacie, były takie drzwi, gdzie był ten sekret, gdzie. Hydraulik wydaje się spoko fuchą, no. Wiesz, hydraulik właśnie, murarz może być, nie? Malarz to tam raczej nic, bo ten malarz to, kuźwa, ja potrafię wziąć, no, kwestia pewnie podkłady albo coś takiego, nie? Mówię, taka fachura, nie? Elektryk. Znaczy elektrykę, to ja się, kuźwa, boję elektryki. A też jak chcę lutować, to chyba raczej będę musiał się nauczyć albo przyzwyczaić do tego. Nie, co? I tyle, słuchajcie, tyle z mojego inżyniera programowania, kuźwa. No, znowu sekret? Znowu koniec? No to w 9 niby jest już jakiś... W 9 jest już jakiś poziom, jest już jakiś sekret. Muzyczka się załączyła.
A nie kojarzę tego na filmiku. Kompletnie. No, no, muzyka w ogóle. Bo tam widzisz. Netoperki, kuźwa. Retrospekcja z tego. Retrospekcja z Tomb Raidera jedynki. Numie samych inżynierów od elektroniki szukają. No widzisz, ja nie jestem inżynier elektroniki, ja jestem kuźwa noob. Pro noob elektroniki. Pozdrawiamy Krzysia. Ma Krzysiek na imię, nie? Kurwa, teraz nie palną jakieś głupoty. To ja nie kojarzę, by tu jakiś sekret był. Tu widzę, że kuźwa w tej planszy jeden jest jakiś sekret. O, tu był sekret. Coś kojarzę, tutaj sekret był. Czekajcie. Sekret jest tutaj. Tu? Tu jest sekret. Nie? Ty, mi się wydaje, że tu pokazywał Gosiu, że sekret jest. Ha. Może mi się popierdzieliły plansze? Nie kumam. Tu się będą te otwierać, nie? Chyba. Plansze, ale nie widzę, żeby coś jakkolwiek otworzyło. Nic nie mogę zrobić. Tyłem? Też nie. Chyba, czyli z dupy wziąłem tą planszę. No, chciałem pójść nie tam, gdzie trzeba. 20:21. Dobra, to będziemy teraz kończyć. Teraz pójdę modemu tutaj ogarniać obiadek, kolację. Pewnie też parę minut musicie mi dać. I się przerzucimy wtedy na Crasha trójeczkę. Tak myślę. Czyli ta komnata jest jeszcze tutaj. Dobra, musiał pamiętać, że na początku tej location. Krokodilki dwa zabite. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tu jakaś komnata następna tajemnic. Chyba nic tu nie widzę.
O kurna. Kojarzę ten fragment gry. On będzie trochę przewalony. Więc myślę, żebyśmy sobie chyba już tutaj odpoczęli. Tomb Raidera. Ja jeszcze przeskoczę, przejdę tutaj, przejdę jeszcze do tego miejsca tam. Jeszcze wejdę tutaj do wody. Zobaczę, czy tam nic nie ma. W wodzie jeszcze mogą być jakieś... O! Tutaj coś jest. Na dnie coś? Nie. Przepłyńmy sobie tu, zobaczmy. Nie ma nic. Pół oddechu to jeszcze styknie. A, to jest zamknięte, więc to musimy pewnie otworzyć. O, tam krokodylek jeszcze żyje sobie. Oczywiście Lara musiała się cofnąć, nie? No bo przecież, kurde. No dobra, czyli gra definitywnie... A, tam coś jest. Bierz te flary. A, to jest pewnie kwestia, jakbyśmy wypadli, co? Stamtąd. Czyli nas to raczej nie interesuje. Czekajcie, to weźmy tak. A, czyli to jakbyśmy pewnie wpadli, albo nam to nie wyszło. Byśmy wtedy tędy wrócili. No i dobrze, ale mamy chociaż zebrane i flary, i apteczki. Dobra, tutaj nic tu po mnie na to wychodzi, chyba będzie trzeba już w takim razie wyjść, zapisać w pół do jest, więc fajnie, niebo ucieka, nie? Dobra, czyli wszystko. No dobra, słuchajcie, no to my się na chwilę breakujemy, pójdziemy do miejsca, gdzie musimy iść, czyli to było tu... Dobra, i na tym zakończymy jak na razie. Cyk, save. Tak więc słuchajcie, mamy 12:30, chwila, moment. 5 minut. Dobra. O, tak więc za 10 minut jestem, nie? I gramy w... Co mieliśmy tam grać? Crash Bandicoota.